Rozdział trzeci. Robinson buduje obronne osiedle. Dzikie kozy. Robinson urządza kalendarz. Rozszerzenie mieszkania. Stolarka. Robinson zaczyna pisać pamiętnik. Myśli jego podczas świąt Bożego Narodzenia. Lamy. Owies i ryż. Burza i trzęsienie ziemi. Umyśliłem sobie teraz zbudować porządne osiedle. Namiot mój stał dotychczas na grząskim torfowisku, tuż nad brzegiem, przeto na miejscu niezdrowym, a w dodatku zbyt odległym od słodkiej wody. Rozejrzawszy się dobrze, obrałem małe płaskowzgórze w pobliżu potoku u stóp pagórka wznoszącego się pionowo. W skalnej jego ścianie było małe zagłębienie, niby wejście do jaskini, ale zbyt płytkie, by je nazwać grotą. Płaszczyzna ta, porosła trawą, miała około 100 metrów szerokości. Była dwa razy tak długa, a leżała po północno-zachodniej stronie pagórka, także nie dochodziły tu niemal całkiem gorące promienie słońca. Postanowiłem zbudować sobie mieszkanie tu właśnie, wprost z zagłębienia skały. Zakreśliłem przed ścianą półkole o promieniu pionowym do skały długości 10 metrów, a średnicy 20 mniej więcej. Na obwodzie tego półkola wbiłem w ziemię podwójny szereg grubych pali, około pół szósta stóp wysokich, a końce ich zaostrzyłem potem. Stały one w odległości sześciu cali od siebie. Potem wplotłem pomiędzy pale pocięte kawałki lin kotwicznych, wypełniając szczelnie odstępy. Zaś od wnętrza wzmocniłem palisadę skośnymi podporami sięgającymi do połowy jej wysokości. I w ten sposób stworzyłem mur, którego żaden człowiek ni zwierzę nie zdołało przebić ani przekroczyć. Była to praca nie tylko ciężka, ale także skomplikowana zwłaszcza o ile szło o ścinanie drzew w lesie, utwierdzanie pali i zaciosywanie ich na końcach. Nie zostawiłem otworu na wejście, ale używałem krótkiej drabinki, którą zabierałem zawsze ze sobą. To mi dawało bezpieczeństwo przed napadem. Potem jednakże wyszło na jaw, że ta ostrożność była zbyteczna. Niesłychane miałem trudności z przenoszeniem mych zapasów do fortecy, pośrodku której ustawiłem namiot o dachu z podwójnego płótna, który okryłem jeszcze serseningiem, czyli smołowanym płótnem, jakim się zatyka szpary w okręcie. Tu zawiesiłem również matę ścienną, która była on dziś, jak zapamiętałem, własnością sternika. Po ukończeniu tej budowli zewnętrznej, Zacząłem pogłębiać wklęsłość w skalę Kamienie i ziemię stamtąd wydobyte Wynosiłem pod palisadę i usypałem tam wał Na półtorej stopy wysoki Rozszerzyłem w ten sposób mieszkanie swoje w głąb góry Tworząc piwnicę, która mi oddawała doskonale usługi Na pracy tej zeszło dużo czasu Wspomnę tutaj o pewnym zdarzeniu Jakie zaszło w porze roztrząsania planów budowy mego osiedla Pewnego dnia burza z piorunami i grzmotami nawiedziła wyspę. Zaraz za pierwszą błyskawicą uczułem śmiertelny strach. Nie przeraziłem się oczywiście burzy, ale zadrżałem na myśl o mym prochu. Cóż by to było dla mnie za nieszczęście, gdyby piorun padł w beczkę i zapalił go? Wszakże proch ten był mi jedyną gwarancją obrony, a także warunkiem zdobycia pożywienia. Pod tym wstrząsającym wrażeniem zaniechałem na razie budowy i zacząłem co prędzej sporządzać worki i skrzynie w celu podzielenia prochu na części, tak bym w razie eksplozji nie utracił wszystkiego naraz. Pracowałem nad tym całe dwa tygodnie i dokazałem, że 240 funtów, jakie posiadałem, utworzyło blisko 100 porcji. Beczkę z prochem mokrym, jako niegroźnym, umieściłem w grocie, którą nazwałem swą kuchnią. Poszczególne porcje prochu rozmieściłem po różnych szczelinach i dziurach skalnych, nie zaniedbując porobić znaków, by je w razie potrzeby odnaleźć. Przez cały ten czas wędrowałem codziennie ze strzelbą po okolicy, w celu zbadania jej i polowania na zwierzynę. Zaraz za pierwszą wycieczką napotkałem dzikie kozy. Były one jednak tak płochliwe i tak szybko uciekały, że nie doszedłem do strzału. Potem jednak nauczyłem się je podchodzić. Zauważyłem, że zmykają co prędzej, gdy pasą się choćby daleko na górze Ja zaś nadchodzę z dołu Przeciwnie, gdym nadchodził od strony góry One zaś były w dolinie, mogłem podejść znacznie bliżej Wywnioskowałem stąd, że oczy ich są zbudowane w sposób Pozwalający im patrzeć raczej na dół niż w górę Za pierwszym strzałem ubiłem kozę, mającą obok siebie koźlątko wzruszyło mnie, że nie chciało ono opuścić matki. Gdym wziął zwierzynę na plecy i ruszyłem ku domowi, poszło za mną. Przeniosłem je przez palisadę, ale było zbyt małe i nieodesane jeszcze, także, będąc przyzwyczajone do mleka matki, nie chciało nic jeść. To mnie zmusiło ostatecznie do zarżnięcia go i spożycia. Mięso tych dwóch sztuk starczyło na czas długi, także mogłem zaoszczędzić sporo żywności, a zwłaszcza chleba. Skończyłem nareszcie budowę osiedla i przyszła kolej na założenie ogniska. Zanim jednak opowiem, jak tego dokonałem, wspomnę pokrótce o sobie samym. Ile razy przyszło mi na myśl położenie moje, ogarniał mnie wielki smutek. Powiedziałem już, że burza odepchnęła okręt daleko poza zwykłą linię kursu statków. To też z pełną słusznością mogłem przypuszczać, że niebo skazało mnie na samotną śmierć na tej wyspie. Rozważając to, płakałem i bliski nieraz byłem rozpaczy. Czasem jednak smutny ten nastrój rozpraszał rozsądek. Stało się też tak pewnego dnia, kiedy wędrowałem ze strzelbą po morskim wybrzeżu pogrążony w melancholii. Prawda, powiedziałem sobie, że los twój nie jest wesoły. Ale gdzież są towarzysze Twoi? Wszakże do łodzi wsiadło jedenastu. Gdzież się podziało dziesięciu z nich? Zginęli, ty zaś ocalałeś. Czemu nie nastąpiło coś wprost przeciwnego? Żyjesz oto na pewnym lądzie cały i zdrowy, oni zaś leżą na ciemnym dnie morza. Gdzież lepiej? Tam czy tu? Dotknąłem dnia 30 września po raz pierwszy stopą tej samotnej wyspy, która, wedle mych obliczeń, leżała mniej więcej na dziewiątym stopniu północnej szerokości. Po dziesięciu czy dwunastu dniach pobytu przyszło mi na myśl, że stracę zupełnie rachubę czasu, a nawet nie będę mógł święcić niedzieli, jeśli nie urządzę czegoś w rodzaju kalendarza. Sporządziłem tedy z dwóch desek wielki krzyż i wyciąłem na nim napis: Dnia 30 września wylądował tu Robinson Crusoe. Krzyż ten ustawiłem na wybrzeżu i każdego dnia znaczyłem na nim karp. Każdy karp siódmy był dwa razy dłuższy, a pierwszy dzień miesiąca stanowiła kreska jeszcze dwa razy tak długa, jak kreski niedzielne. W ten sposób obliczałem dni, miesiące i lata. Pośród rzeczy zabranych z okrętu były różne przedmioty, na które nie zwracałem na razie uwagi mianowicie pióra, atrament, papier, kilka kompasów, przyrządów matematycznych, map oraz książek i Biblii. Nie należy pominąć szczegółu, żeśmy mieli na pokładzie psa i dwa koty. O tych zwierzętach opowiem w dalszym ciągu niejedno. Koty przywiozłem tratwą, zaś pies skoczył z pokładu i przypłynął za mną podczas drugiej wyprawy mojej. Był mi przez całe lata wiernym towarzyszem, a nawet ukochanym przyjacielem. Przybory pisarskie oddały mi wielkie usługi i jąłem zaraz spisywać szczegółowo pamiętnik. Przerwałem go, gdy zabrakło atramentu, którego mimo rozlicznych wysiłków niczym zastąpić nie mogłem. Zapasy moje mieściły różne użyteczne przedmioty, ale mimo to brakowało mi niejednego. Mianowicie prócz atramentu także łopat i motyk, dalej zaś igieł i cienkich nici. Nie sposób też było wejść w posiadanie płóciennej bielizny, do którego to niedostatku przywyknąć zwolna musiałem. W tych warunkach praca postępowała niesporo i minął rok, zanim ukończyłem budowę swego osiedla. Wybierałem umyślnie pale tak ciężkie, że je ledwo mogłem wlec. To, że czasem całe dwa dni zeszły mi na ścinaniu drzewa i dostawaniu go na miejsce, a trzeci dzień pracy kosztowało wbicie go w ziemię i spojenie z innymi. Wbijałem pale zrazu ciężką pałą drewnianą. Potem dopiero zacząłem używać żelaznego kilofa. Nie troszczyłem się jednak powolnością tą, gdyż niestety miałem czasu pod dostatkiem. Cóż mi zostawało do roboty po skończeniu prócz wałęsania się po wyspie i dbania po trochu o pożywienie? Czas płynął. Ja zaś zacząłem spokojnie patrzeć na swe położenie i nie wypatrywałem już tak często i tak długo oczu na morze w nadziei ujrzenia okrętu śpieszącego mi na ratunek. Pogodziłem się z wolna z losem, i jąłem urządzać sobie życie możliwie wygodnie i przyjemnie. Opisałem już dom swój. Był to namiot na stoku wzgórza, otoczony silną palisadą pni, utkanych linami kotwicznymi. Mógłbym to zagrodzenie nazwać wałem, gdyż przyparłem do niego ze strony zewnętrznej silny mur z darniny, wysoki na dwie stopy. Po półtora roku ułożyłem długie pnie od tego wału aż do skalnej ściany i pokryłem je gałęźmi i liśćmi palmowymi dla ochrony przed deszczem bardzo obfitym w pewnych porach roku zapasy zgromadzone w obrębie mieszkania zacieśniły je do tego stopnia że ledwo mogłem się ruszyć to mnie skłoniło do rozszerzenia groty która to praca nie sprawiła mi wiele trudu z powodu kruchości kamienia wydrążyłem zrazu chodnik w stronę prawą a gdy był dość długi, zwróciłem go raz jeszcze w prawo, tak że wylot jego otrzymał ujście na zewnątrz. W ten sposób mieszkanie moje stało się dostępne bez konieczności użycia drabiny. Po ostatecznym zakończeniu prac budowlanych wziąłem się do stolarki, celem uzyskania sprzętów domowych pierwszej potrzeby, a więc stołu i krzesła, bez których mowy być nie mogło o jakiejkolwiek wygodzie. Nie sposób było pisać, nie jeść porządnie, Słowem, sto razy w ciągu dnia brakowało mi tych przedmiotów. Nadmieniam tu mimochodem, że każdy człowiek normalnym, obdarzony rozumem, może z czasem sam przez się posiąść każde rzemiosło. W ciągu całego życia nie miałem dotąd w ręku narzędzia, a mimo to mogę zaręczyć, że byłbym potem w stanie przy odpowiednim zapasie koniecznych przyrządów wytworzyć sobie wszystkie przedmioty użyteczności domowej. Osiągnąłem z biegiem czasu taką zręczność, że, mając tylko siekierę i ostre, szerokie dłuto stolarskie, sporządzałem najróżniejsze rzeczy. Gdym potrzebował deski, musiałem ściąć drzewo i obciosywać pień po obu stronach tak długo, aż powstała deska danej grubości. Wyrównywałem ją potem dłutem. Oczywiście przy tej metodzie jeden pień dawał jedną tylko deskę, ale nie było na to rady. Przy tym praca wymagała wielkiej cierpliwości i czasu. Czasu miałem aż nadto, zaś cierpliwości nabyłem zmusu. Stół i krzesło sporządziłem jednak z krótkich desek zabranych z okrętu. W opisany powyżej sposób wyciosałem potem pewną ilość długich desek, które poprzybijałem jedne nad drugimi na ścianach groty jak półki, na których umieściłem w porządku wszystkie drobiazgi, przyrządy, gwoździe, śruby, słowem to, co chciałem mieć pod ręką. Na kołkach wbitych w ściany, pozawieszałem strzelby i to, co się do wieszania nadawało, także grota przybrała wygląd wielkiego magazynu. Mnie zaś radowała ilość posiadanych użytecznych rzeczy, i ład jaki tu teraz zapanował. Zacząłem spisywać pamiętnik. Od pamiętnego dnia 30 września 1659 roku zanotowałem sumiennie wszystko, co przeżył, myślał i czuł. Chcąc podać treść tych zapisków, musiałbym powtórzyć rzeczy już opowiedziane. Prze to poprzestanę na tych tylko szczegółach, które mogą zaciekawić czytelników moich jako uzupełnienie i objaśnienie ich. Dnia 17 października zacząłem drążyć jaskinie poza namiotem. Do roboty tej brakło mi przede wszystkim żelaznego łamacza kamieni, łopaty i taczek lub kosza. Jąłem tedy dumać, czym je zastąpić. Łamacz zastąpił jako tako Kilof, ale brak łopaty utrudniał znacznie i opóźniał robotę. Dnia 18 października natrafiłem w lesie na drzewo bardzo twarde, zwane w Brazylii drzewem żelaznym. Odrąbałem mu z trudem gruby konar, przy czym siekierę stępiłem do tego stopnia, że była bezużyteczna. Konar ten, strasznie ciężki, zawlokłem do domu i zacząłem zeń wyciosywać coś, co przypominało niewątpliwie łopatę i pełnić mogło jej funkcję. Brak mi było taczek lub kosza. Kosz mógłbym jako tako upleść, ale nie napotkałem dotąd przydatnych gałęzi. Od sporządzenia taczek Odstraszała mnie konieczność koła i osi, a nie czułem się na siłach stworzenia takiego arcydzieła. W końcu wpadło mi do głowy, by wydrążyć z pnia rodzaj niecek, jakich używają mularze do noszenia wapna i cegieł. Przedmiot ten nie sprawił mi tyle trudu co łopata, ale mimo to zużyłem na te dwie rzeczy całe cztery dni. Dnia 24 grudnia. W ojczyźnie obchodzą dziś wszyscy Boże Narodzenie. Czy żyją jeszcze ojciec mój i matka? Czy wspominają jeszcze czasem o swym niewdzięcznym i nierozsądnym synu? Sądzą pewnie od całych lat, że nie żyje. I w samej rzeczy zmarłem. Dla całego świata jestem tak jakby umarłym człowiekiem. Biedny, biedny Robinsonie. Ale nie traćmy otuchy. Bóg nad nami. A Robinson Crusoe żyje jeszcze. Dnia 25 grudnia odkryłem na mej wyspie lamy. Zastrzeliłem jedną młodą sztukę, a zraniłem drugą tak, że zdołałem doprowadzić ją do domu, gdzie wsadziłem w drewniane łupki przestrzeloną jej nogę. Pielęgnowałem chore zwierzę, noga zaś zrosła się szybko i wzmocniła. Lama przywykła do mnie, oswoiła... Pasła się opodal groty trawą i ziołami i wcale nie okazywała skłonności do ucieczki. Ta okoliczność naprowadziła mnie na myśl stworzenia trzody zwierząt swojskich, tak by mi nie zabrakło żywności kiedyś, gdy spotrzebuje cały zapach prochu. Dnia 1 stycznia było niezmiernie gorąco. Parność i upał sprawiły, żem wyszedł na łowy o samym świcie. Drugi zaś raz późnym wieczorem. Napotkałem w dolinach w głębi wyspy mnóstwo kus nadających się doskonale na swojską trzodę. Dnia 2 stycznia ruszyłem z psem na polowanie i poszczułem go na kozy, ale skutek był wprost przeciwny. Kozy uderzyły razem na psa rogami tak, że ledwo ujść zdołał cało. W tym czasie padał często gwałtowny deszcz, musiałem więc zaniechać łowów. W takie pochmurne dni ciemno bywało w mym mieszkaniu i odczuwałem dotkliwie brak lampy. Chciałem, co prawda, nieraz narobić sobie świec, ale nie miałem wosku. Sporządziłem tedy z gliny naczyńko. Wysuszyłem je na słońcu i zaopatrzywszy w knoc kłaków napełniłem tłuszczem kozim. W ten sposób oświetliłem od biedy mieszkanie. Ale lampa moja pozostawiała jeszcze dużo do życzenia. Gmerając w posiadanych skarbach natrafiłem na worek ze zbożem. Szczury pożarły jednak ziarno, przeto nie widząc nic więcej ponad otręby i łuski, wysypałem wszystko pod skałę, by użyć worka na co innego. Stało się to przed nastaniem ulewnych deszczów. Po czterech tygodniach ujrzałem na tymże miejscu kilka wyniosłych kłosów, w których rozpoznałem z radością europejski owiec. Opodal zobaczyłem też parę kłosów ryżu. Cień skały osłonił przed żarem słońca kilka zdolnych jeszcze do kiełkowania ziaren, jakie były w śmieciach, i wzeszły one doskonale w wilgoci wywołanej deszczem. Pilnowałem starannie tych kilku kłosów. Gdy zaś dojrzały w czerwcu, zebrałem troskliwie ziarno po ziarnie, ciesząc się nadzieją, że z czasem uzyskam ilość zboża potrzebną na wypiek chleba. Zanim do tego doszło, minęły cztery lata przy tym pierwszy siew nie powiódł się gdyż dokonałem go tuż przed nastaniem upałów o tym jednak opowiem później dnia 16 kwietnia ukończywszy właśnie wał ochronny mej fortecy doznałem czegoś co niemal zniweczyło wszystkie me dotychczasowe wysiłki a nawet co groziło memu życiu zajęty byłem właśnie czymś poza namiotem u wejścia do groty gdy nagle zaczęły spadać masy ziemi i kamieni z całej góry i ścian oraz stropu jaskini mojej Skoczyłem do drabiny i przelazłem śpiesznie przez palisadę, by nie zostać pogrzebany pod głazami. Ledwo dotknąłem stopą ziemi, poznałem, że wyspę nawiedziło straszliwe trzęsienie ziemi. Falowała pod mymi nogami niby morze, a odległa o pół mili angielskiej góra rozpadła się u samego wierzchołka na dwoje i runęła w dół z łoskotem, jakiego nie słyszałem w życiu całym. Morze szalało i sądzę, że trzęsienie jego dna być musiało jeszcze nierównie gwałtowniejsze niż lądu. Stałem przez chwilę skamieniały ze strachu i pewny, że namiot mój oraz wszystko, co posiadałem, zostanie zasypane beznadziejnie. Wstrząśnienie powtórzyło się trzy razy, a było tak straszliwe, że musiałoby zniweczyć każdy budynek ludzką ręką wzniesiony. Falowanie ziemi wywołało u mnie chorobę morską doprowadzony do rozpaczy i bezradny zupełnie wołałem tylko raz po raz o boże i panie mój miej litość nade mną ściemniło się bardzo czarne chmury sunęły po niebie z przerażającą szybkością i za chwilę zachuczała burza a morze pokryła biała piana huragan runął na wyspę z siłą niewysłowioną i ogłuszającym łoskotem wyrywając mnóstwo drzew z korzeniami i łamiąc jak słomki grube pnie Wobec tego rozpętania żywiołów każde ludzkie słabe stworzenie musiałoby zwątpić o swoim życiu. Trwało to przez trzy godziny, po czym burza zaczęła przycichać, a po dalszych dwóch godzinach wróciło wszystko do spokoju i lunął nawalny deszcz. Przez cały ten czas leżałem na ziemi skulony, trzymając się oburącz drzewa, by mnie wicher nie porwał ze sobą. Teraz wstałem i zobaczywszy, że góra stoi cało, ośmieliłem się zajrzeć do mego mieszkania. Zaraz też postanowiłem zbudować sobie drugie mieszkanie pod gołym niebem, gdyż przebywając ciągle w tej pieczarze, mogłem podczas następnego trzęsienia ziemi niespodzianie stracić życie. Umyśliłem zbudować podobny wał i ustawić w nim namiot. Zanim jednak dojść mogło do urzeczywistnienia, musiałem chcąc nie chcąc pozostać w starym osiedlu.